tej czcigodnej świątyni. Dziękuję Bogu za pierwszy rok posługi w Kościele Kieleckim i modlę się, aby Kościół Kielecki był wspólnotą pełną jedności, miłości i pokoju. Moją modlitwą ogarniam wszystkich tu obecnych i wszystkie dzieci Kościoła Kieleckiego, gdziekolwiek w tym momencie przebywają. Abyśmy godnie, owocnie mogli przeżyć tę najświętszą ofiarę, pełni pokory, przeprośmy Boga i bliźnich za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Zwycięzca trzyma głowę uniesioną do góry.
Przypomnijmy sobie tych dwóch z Ewangelii. Faryzeusza i celnika. Celnik stał nieśmiało, ze spuszczoną głową, zawstydzony. Nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. Tylko bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. I ten został pochwalony. Celnik wierzył, że tylko Bóg, który trwa wiecznie, może ogarnąć go swoim miłosierdziem. Celnik wzgardzony przez ludzi może być przyjęty przez Boga z miłością, z miłosierdziem. Wierzył, prosił ich o zmiłowanie. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. On z całą swoją pokorą stanął przed Bogiem. Grzeszny ja grzeszny, ale Ty, Boże, miej litość nade mną. I on w konfrontacji z pysznym faryzeuszem okazał się zwycięzcą. Mógł podnieść głowę do góry. Jezus go pochwalił. Dziś Jezus mówi do nas. Wobec tego wszystkiego niech się nie trwoży wasze serce. Nabierzcie ducha. Podnieście głowy. Gdy wszystko zostanie wstrząśnięte, gdy wszystko legnie w gruzach, przyjdzie o sędzia sprawiedliwy. Przybędzie jako zwycięzca. Wobec tych wydarzeń opisanych w Ewangelii można się zapytać o sens życia. Można stwierdzić i zapytać, czy warto pracować, trudzić się, budować. Przecież to wszystko marność nad marnościami, mówił Kohelet. Zatem, patrząc tylko na gruzy zrujnowanego świata, zatracając przychodzącego Jezusa, może zrodzić się bezsensowna pokusa, a więc jedzmy, pijmy i bawmy się. I już dziś, od dziś, zaczynamy napełniać kosze i wózki zakupami na święta. I czym bliżej świąt, tym pełniejsze będą wózki rzeczami potrzebnymi i niepotrzebnymi. Byle więcej, więcej. Bo to przecież znak świętowania. I tak zagubieni. Nie wiemy nawet, co świętujemy. A Jezus ostrzega nas w dzisiejszej Ewangelii. Uważajcie na siebie. Aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Uważajcie, bo możecie mnie nie spotkać i zauważyć, gdy przyjdę. Uważajcie, bo ja was zaskoczę i przyjdę znienacka jak potrzask. Uważajcie, czuwajcie i modlcie się. Te słowa kieruje dziś do nas Jezus. Trzeba na początku tego Adwentu stanąć w całej prawdzie. Zastanowić się i porozmawiać z Bogiem, choćby tak jak celnik. Krótka była jego rozmowa, ale jakże szczera. Trzeba tak stanąć, by potem podnieść głowę jak zwycięzca. Zwycięzca, że spotkałem Pana, że go rozpoznałem, że jestem z Nim. Trzeba zatem stanąć w prawdzie już od początku Adwentu, by zobaczyć przychodzącego Pana. Taką szansę daje nam nie tylko Adwent, ale taką szansę daje nam również
a będzie to rok miłosierdzia. Zainaugurujemy go 13 grudnia. Wówczas to będziemy otwierać święte drzwi naszej katedry i innych bazyl naszej diecezji. Rok temu przez te drzwi naszej katedry przeszedł biskup Jan. Taki prosty znak przejście przez drzwi, ale jakże wymowny. By wejść przez drzwi, one muszą być otwarte. Drzwi otwiera się zwykle znajomemu, bliskiego sobie, przyjacielowi. Biskup Jan wszedł przez drzwi katedry, by tu głosić prawdę o Jezusie, który był, jest i będzie. O Jezusie, który nadchodzi, który przybędzie. Tylko nie wiemy kiedy. A i my sami zatrwożeni nie jesteśmy do tego gotowi. Zatem tu wspólnie za samym siebie, za biskupa możemy modlić się słowami śpiewanymi przed Ewangelią. Okaż nam, Panie, swą łaskę i daj nam swoje zbawienie. O Bogiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To przyjdzie na moją pamiątkę. Błogosławione teraz i na wieki.
Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Słowa Bożego jest dla nas wszystkich mocnym wezwaniem do czuwania, wezwaniem do silnej troski o nasze zbawienie. Uważajcie na siebie, mówi dzisiaj w Ewangelii do nas Chrystus, aby wasze serca nie były ociężałe. Czuwajcie, módlcie się w każdym czasie. My we wspólnocie naszego diecezjalnego kościoła oraz naszego biskupiego miasta stajemy w tej katedralnej świątyni, aby obchodzić pierwszą rocznicę uroczystego ingresu naszego pasterza. Wspominamy ten dzień sprzed roku, kiedy tu stanęliśmy, aby księdza biskupa witać wśród nas i okazywać naszą radość z tego, że ksiądz biskup będzie naszym przewodnikiem, że nasza diecezja otrzymuje właśnie nowego pasterza, który ma być tym przewodnikiem w niełatwych drogach, po których idziemy we współczesnym świecie, zwłaszcza jako ludzie wierzący. Czas szybko mija. Za nami już jest pierwszy rok pasterskiej posługi księdza biskupa. Chcę dzisiaj podziękować za to, co ksiądz biskup wniósł w ten czas do naszej wspólnoty Ludu Bożego Kieleckiego Prezbiterium, za to wszystko, czym ksiądz biskup ubogaca nas na co dzień, za tę niezbożytą energię działania, mobilizowania nas do większego wysiłku, do oddawania siebie w tej naszej posłudze, abyśmy się w niej do końca realizowali. Życzymy, aby Pan Bóg pomnażał siły księdza biskupa, darzył zdrowie. Niech ksiądz biskup wśród nas czuje się dobrze, zawsze i wszędzie spotyka się z życzliwością i wdzięcznością. Szczęść Boże na dalszą współpracę z nami, na jeszcze większą mobilizację nas do większego wysiłku. Niech Pan Bóg darzy księdza biskupa swoim błogosławieństwem. Papież Franciszek, zwracając się do biskupów w dniu apostolów świętych Piotra i Pawła, powiedział, że powinni spalać się na Ewangelii, być wszystkim dla wszystkich i nie szczędzić sił w służbie świętemu Ludowi Bożemu. Dziękujemy księdzu biskupowi za taką ofiarną, zwyczajną, wychodzącą naprzeciw drugiemu człowiekowi służbę i świadectwo życia oddanego Chrystusowi Kościołowi. Dziękujemy też za obecność w naszych wspólnotach życia konsekrowanego i w naszych dziełach. I chcemy zapewnić o naszej pamięci w modlitwie i takie dwa dary księdzu biskupowi dać. Jeden praktyczny, drugi symboliczny. Praktyczny to jest 2000 medalików, cudownych medalików dla dzieła ewangelizacji. A symboliczne to jest różaniec, który przywiozła nasza uczennica Magda z Światowych Dni Młodzieży w Brazylii. I niech ten różaniec będzie też wyrazem naszych życzeń, aby nie brakło księdzu biskupowi radości i młodości w przepowiadaniu Ewangelii. Radosnej nowiny, że Bóg się nie zmęczył człowiekiem i że Bóg nie zmęczył się przebaczaniem. I życzymy też światła Ducha Świętego i ognia. Światła, żeby rozpoznać, drogi Boże, te peryferia, na które Pan wzywa, i ognia, żeby z miłością tam pójść. Niech Maryja wspiera i dodaje udzielne sił.
księże biskupie Janie, nasz pastorze. Rok temu witaliśmy Cię z radością i nadzieją. Dzisiaj w tej wspólnocie ołtarza i diecezji razem z Tobą składamy Bogu dziękczynienie za ten czas gorliwej posługi naszej diecezji. Święty Jan Paweł II napisał: kapłan będący w Kościele człowiekiem wspólnoty, bo w osobistych kontaktach ze wszystkimi ludźmi powinien być człowiekiem misji i dialogu. Powołany jest do zacieśniania z wszystkimi ludźmi więzów opierających się na braterstwie, służbie, wspólnym poszanowaniu prawdy, szerzeniu sprawiedliwości i pokoju. Przyglądaliśmy się posługiwaniu księdza biskupa i zauważyliśmy, z jaką troską wypełniałeś te wskazania naszego wielkiego rodaka. Ale przede wszystkim naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za przypomnienie i podkreślenie ważności trosk o misję w wielorakim wymiarze, modlitwy i odpowiedzialności materialnej za misję. Misyjne dzieła Kościoła. Co też staraliśmy się podejmować w naszych parafiach. Dzieło nowej ewangelizacji domaga się nowych metod, nowej gorliwości i dawania świadectwa. Składając życzenia obfitości Bożych darów, posłudze pasterskiej w naszej diecezji, jako rycerze Kolumba, chcemy wspierać księdza biskupa w tym dziele przez modlitwę, ale też poprzez gorliwe wypełnianie charyzmatu rycerzy, czyli miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu. Wiwat Jezus! Wiwat Jezus!